W swoim projekcie Richard bada, ile zarabiają absolwenci uniwersytetów ze względu na kierunek studiów. Odkrył następujące ciekawe fakty. Gwiazda koszykówki Michael Jordan kończył geologię na University of North Carolina. Było tylko trzech inżynierów budownictwa z University of Montana. Wszyscy mieli dokładnie tą samą pracę, zarabiali tyle samo w tej samej firmie. Z 35 absolwentów finansów z William University, 32 miało pracę w konsultingu i wysokie zarobki, a trzech było bezrobotnych. Dla geologii na UNC medianu dochodu będzie, i mamy do wyboru, mniejsza, równa bądź większa od średniej. Mamy takie samo pytanie dotyczące inżynierów z Montany i oba pytania dotyczą porównania mediany ze średnią, a także dla finansów z Wesleyan będziemy porównywać medianę ze średnią. Żeby to zobrazować, przeniesiemy się do programu, w którym możemy rysować. Zastanówmy się nad każdym zdaniem. Dla geologii na UNC mediana dochodu będzie... I jak teraz porównam to do średniej? Co wiem o UNC? Wiemy, że Michael Jordan studiował geologię na University of North Carolina. Jak może wyglądać rozkład rocznych dochodów osób, które skończyły geologię? Jeśli zastanowimy się nad tym uniwersytetem, rozkład prawdopodobnie będzie wyglądał w ten sposób. Powiedzmy, że tu jest 0. Tu będzie roczny dochód około 50 tysięcy. Tu będzie 100 tysięcy. A Michael Jordan będzie daleko, daleko w górę. Właściwie to trzeba by tu zrobić przerwę. W sumie nie wiemy, ile dokładnie zarabia Michael Jordan, ale pewnie są to dziesiątki milionów dolarów, więc jeśli zrobimy histogram lub zwykły wykres skrypkowy tych dowodów, to większość osób z geologii będzie gdzieś tu. Michael Jordan będzie bardzo daleko, gdzieś tutaj. No, ale większość osób będzie tu. Zwłaszcza po ukończeniu studiów, więc zaznaczmy 1, 2, 3, 4... 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. Część osób pewnie będzie zarabiać więcej. Część jeszcze więcej, część mniej. Niektórzy jeszcze więcej niż to. Ktoś będzie zarabiał 100 tysięcy. Ktoś inny mniej. Niektórzy mogą zarabiać też 0, bo nie mają pracy. A Michael Jordan zarabia bardzo dużo, powiedzmy 10 milionów dolarów. Kiedy mamy taką sytuację, kiedy mamy takiego odstającego daleko Michaela Jordana, to możemy sobie wyobrazić, że przeciąga on średnią w górę, jednak nie rusza mediany, bo mediana jest środkową wartością, więc nie ma znaczenia, jak duża jest ta liczba. To mógłby być nawet biliard dolarów, a ta wartość nadal będzie środkową wartością. Przesunięcie tego w którąkolwiek stronę na tym wykresie nie zmieni mediany, jednak średnia się zmieni. Jeśli ta wartość będzie kosmicznie wysoka, to zakłóci średnią dość mocno. Im wyższa będzie, tym wyższa będzie również średnia. Więc dla geologii na UNC mediana dochodu będzie mniejsza od średniej, by Michael Jordan przesuwa średnią w górę. Wybierzmy więc odpowiedź tego pytania. Dla geologii na UNC mediana dochodu będzie mniejsza od średniej. Zastanówmy się nad kolejnym zdaniem. Dla inżynierów budownictwa z Montany mediana dochodu będzie puste pole średnie. Czyli mniejsza, większa, bądź równa średniej. Mamy informację, że jest tylko trzech inżynierów budownictwa z Montany. Powiedzmy, że wszyscy zarabiają 50 tysięcy dolarów. Jeśli więc policzymy średnią, to będzie to 50 plus 50 plus 50 przez 3, czyli 50. Jeśli chcemy znaleźć mediany, to porządkujemy liczby. Od najmniejszej do największej mamy trzy liczby, wszystkie wynoszą 50, więc mediana środkowa liczba również będzie wynosiła 50. W tym przypadku mediana jest równa średniej. Zaznaczmy. I na koniec. Dla finansów z Wesleyan mediana dochodu będzie puste pole średnia. Zastanówmy się nad rozkładem tego przypadku. 32 z 35 osób mają dobrze płatną pracę w konsultingu. Narysujmy sobie wykres, powiedzmy, że narysujemy go tutaj. Tu będzie 0, tu powiedzmy 50 tysięcy, 100 tysięcy. Więc 32 z nich ma wysokie zarobki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ale trzy pozostałe osoby są niezatrudnione, więc zaznaczmy trzy kropki nad zerem. Raz,
dwa, trzy. Mam więc trzy odstające kropki. Podobnie jak Michael Jordan wcześniej, tyle że w drugą stronę. Zamiast niezwykle wysokich są niezwykle niskie. One więc ściągną średnią w dół. Jeśli nawet byłoby to około 50 albo 70, to i tak nie miałoby wpływu na medianę, ponieważ mediana to środkowa liczba. Liczba środkowa nadal będzie taka sama, jednak średnia będzie niższa, więc wynika z tego, że prawdopodobnie mediana tutaj będzie wyższa od średniej. Wybierzmy więc tą opcję i sprawdźmy odpowiedź. Odpowiedź jest poprawna.